Ewa Urtnowska, dużo też się dzieje w twoim życiu i prywatnym, i zawodowym, bo w tym roku zmieniłaś stan cywilny, ale zmieniłaś też i klub. Proszę powiedzieć coś na ten temat. Tak, to prawda. Od stycznia był to dla mnie bardzo intensywny okres. Najpierw przygotowania do ślubu, wiadomo, jeszcze sezon w Elblągu. Grałam medale, potem decyzja o wyjeździe. Także to ostatnie pół roku było dla nas bardzo, bardzo intensywne, ale też bardzo pozytywne i udane, można powiedzieć. Właśnie, a coś więcej, jak się urządziłaś tam we Francji, od tej strony właśnie prywatnej, czy sobie już wszystko poukładałaś tak, jak chciałaś, czy tam jeszcze jakieś są sprawy, które wymagają jakiegoś twojej uwagi, jakiegoś większego, nie wiem, no właśnie z czasu? Wszystkiego na pewno nie udało się jeszcze poukładać, bo to zaledwie 2 miesiące minęły, ale cieszymy się, bo cały zespół i ludzie we Francji są bardzo przyjaźni i bardzo pozytywnie nas przyjęli. Z warunków mieszkalnych jesteśmy i z miejscowości, w której mieszkamy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Niczego więcej, myślę, chcieć nie trzeba. Mamy tam wszystko, czego potrzebujemy i zabraliśmy ze sobą też trochę Polski, wszystkie zdjęcia rodziny i przyjaciół też, żeby zawsze pamiętać o naszych najbliższych, bo z tym było się najciężej rozstać. Czyli zabraliśmy też, czyli mówiłeś też o mężu właśnie, tak? On gra w futsal. Powiedz właśnie, jak on sobie też radzi od tej strony sportowej. Tak, szczerze mówiąc, to też było dla mnie bardzo ważne, podejmując decyzję od tej sportowej strony, to był najważniejszy aspekt, ale też, żeby dla naszej dwójki było jakieś zajęcie i jestem potrójnie szczęśliwa, że taka opcja też dla mojego męża była. Aktualnie trenuję z zespołem futsalu. Jeśli właśnie chodzi o dogranie, to jest jeszcze kwestia, którą musimy dokończyć, bo od strony formalnej nie zostało to jeszcze sfinalizowane, ale wszystko idzie ku dobremu i oboje zaczynamy niedługo naukę języka francuskiego, bo w tamtych stronach idzie wszystko bardzo powoli i bardzo opornie, także jeszcze nie rozpoczęliśmy oficjalnie nauki francuskiego, ale cieszymy się, że też klub zadbał właśnie o naszą dwójkę, nie tylko o mnie, ale też o naszą dwójkę. Więc zobaczymy, jak skończy się sprawa z klubem mojego męża, a jeżeli nie wyjdzie to tak, jakbyśmy tego sobie życzyli, to zaczniemy szukać dla niego pracy. Ty już wcześniej miałaś wyzwanie pod tytułem zagraniczny klub, mam na myśli Norwegię. I jak już jakoś możesz porównać te dwa kraje? I od sportowo, i w ogóle od życia, gdzie się lepiej żyje? Myślę, że na dzień dzisiejszy, w Norwegii byłam 3 miesiące, więc jest to teraz podobny okres do tego, w którym jestem jakby we Francji. Ciężko jest porównać te dwa kraje, bo to są dwie skrajności, można powiedzieć, ale zarówno w jednym, jak i w drugim spotkałam bardzo przyjaznych ludzi i to jest dla mnie najważniejsze, żeby nie czuć się samotnie, jak się wyjeżdża, bo to jest chyba najgorsze, nie mieć wokół siebie nikogo bliskiego. Ale myślę, że na dzień dzisiejszy wolę jednak Francję. A tutaj też odsłuchałem wywiadu, którego udzieliłaś chyba przedstawicielowi nowego klubu we Francji i tam wspomniałaś, było pytanie, najpiękniejsze miejsce na ziemi, wymieniłaś Tajlandię. Dlaczego? Pojechaliśmy tam na swoją podróż poślubną i bardzo, bardzo nam się spodobał ten kraj, kultura. Ale oczywiście była to trochę przekłamana odpowiedź, bo najlepszym miejscem na świecie jest oczywiście nasza Polska i to też jest rzecz, którą dopiero się docenia, jak się opuszcza kraj na dłużej, bo nie ukrywam, że jak teraz przyszło do mnie powołanie i wiedziałam, że będę mogła przyjechać do Polski po 2 miesiącach nieobecności, jest to niesamowita radość i myślę, że dopiero jak się wyjeżdża i opuszcza miejsce zamieszkania i to skąd się pochodzi na dłuższy okres, to dopiero po czasie się w stanie to docenić. Ten rok jest też szczególny dla polskiego handballu, ponieważ po raz pierwszy w historii, mówię o seniorskim graniu, zdarzył się, z czego się wszyscy bardzo cieszymy, medal, to konkretnie srebrny medal Mistrzostw Europy, nasze panie zdobyły. W ogóle jakoś śledziłaś i w ogóle interesujesz się tą odmianą plażową piłki ręcznej? Tak, jest coraz głośniej, można powiedzieć, o tej odmianie piłki ręcznej. No i ostatni sukces dziewczyn na pewno bardzo mocno się do tego przyczynił. Śledzę głównie w mediach społecznościowych i na pewno informacji na ten temat nie brakuje, także jak najbardziej jestem świadoma tego sukcesu i bardzo, bardzo mnie to cieszy. A sama kiedyś już próbowałaś zagrać piłkę ręczną na plaży? Oj, to było bardzo dawno temu i był to bardzo krótki epizod, ale było to bardzo ciekawe doświadczenie. Jest to na pewno zupełnie inna odmiana piłki ręcznej i myślę, że bardzo ciekawa i fajna alternatywa. A jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi, którzy
zdarza się, ale rzadko przychodzą na mecze piłki ręcznej, to mówią, że te przepisy są jakieś takie przyjazne, łatwe do zrozumienia dla przeciętnego kibica, żeby mówił, że właśnie trzeba im tłumaczyć te zasady? Najbardziej popularne pytanie ludzi, którzy nie mają wiele wspólnego z piłką ręczną, to jest, czy grasz w ataku, czy w obronie? To jest moje po prostu ulubione pytanie, myślę, że każdej zawodniczki. Myślę, że te zasady z roku na rok są coraz bardziej przystępne i bardziej zrozumiałe. Tak samo widać to, jak studiowałam, miałam praktyki w szkołach i coraz więcej tej piłki ręcznej w szkołach jest, więc myślę, że to też jest bardzo dobry ruch i ta popularyzacja piłki ręcznej z roku na rok jest coraz lepsza i myślę, że przez to dyscyplina jest coraz bardziej przystępna dla wszystkich. To już właśnie masz w karierze na koncie kilka klubów, ale też i narodowa drużyna. Chciałem zapytać, czy możesz powiedzieć, przypominasz sobie, mówię konkretnie o jakim chrzcie, w sensie wprowadzeniu do zespołu, czy jakieś były takie zasady, gdzie, czy właśnie w klubie teraz, może musiałaś się jakoś wkupić, co to właśnie konkretnie było? Szczerze mówiąc, za moich czasów niczego takiego nie doznałam. Akurat trafiałam we wszystkich zespołach, w których byłam na bardzo miłe zawodniczki, nawet jeżeli były to starsze zawodniczki. Gdzieś tam ten mit, który wcześniej zawsze słyszałam, że starsze zawodniczki są jak żylety i że zawsze trzeba gdzieś ten chrzest bojowy przejść. I ja szczerze mówiąc nigdy tego nie doświadczyłam. A powiedz mi, kto na przykład w Toulonie w zespole nosi piłki? A to też jest bardzo ciekawe, bo to też mnie bardzo zdziwiło, bo każda zawodniczka nosi swoją piłkę. Nie ma worka na piłki i każdy przychodzi ze swoją piłkę i dba o swoją piłkę każdego dnia i przychodzi ze swoją, zabiera ją na wyjazdy, także nawet pod tym kątem jest to zupełnie inny klub i inne zasady. A jakbyś miała zachęcić właśnie młoda dziewczyna, stoi przed wyborem, czy wybrać piłkę ręczną, czy inną dyscyplinę i właśnie w jaki sposób, żeby jednak zdecydowała się na handball? Ja myślę, że piłka ręczna przede wszystkim uczy życia. Jest to twardy sport, sport kontaktowy, który wymaga dużo dyscypliny i samozaparcia i samodoskonalenia się każdego dnia tak na dobrą sprawę, więc myślę, że jeżeli ktoś jest odważny, ciekawy i też daje dużo możliwości, więc jeżeli ktoś jest odważny, ciekawy świata, bo naprawdę dużo możliwości dla piłkarzy ręcznych, coraz więcej teraz jest i stoi otworem, myślę, że tym najbardziej bym zachęciła, bo na pewno przede wszystkim dla mnie piłka ręczna uczy życia, uczy charakteru i samodyscypliny. I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Właśnie wszystkich zapraszamy, wszystkich chętnych, żeby zgłaszali się do klubów, których jest dość dużo w Polsce, żeby właśnie ta dyscyplina się nam pięknie rozwijała. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.